Drodzy panowie, ja w takiej małej kwestii, która zapewne zdarzy się wam w waszym życiu. Zapewne zdarzy się wam w waszym życiu taka sytuacja, kiedy wasza ukochana kobieta powie: rób co chcesz, a ty rób tak jak uważasz, lub rób co chcesz. To jest zdanie, zapamiętajcie, to zdanie jest ostrzeżeniem, jest ostatnią czerwoną lampeczką przed tragedią. Bo jeżeli w tym momencie ty zrobisz rzeczywiście tak jak chcesz, to doprowadzi to do tragedii w waszym związku. I dlatego zapamiętajcie, drodzy panowie, jak kobieta mówi rób co chcesz, to wybij sobie z głowy, żeby właśnie to zrobić. Zrób wszystko jedno co? Najlepiej to, czego bardzo nie chcesz, bo to jest bardzo ważne w związku, że żeby związek był udany, to bardzo często facet ma robić to, czego on nie chce. Na przykład sprzątać. A kobiety uwielbiają, szczególnie w tym kraju, używać faceta do sprzątania lub do zmywania. Kochani, tu nie chodzi o to, że im jest potrzebna jakaś sprzątaczka, czy zmywarka, czy kucharka, bo do gotowania też uwielbiają używać facetów. One po prostu uwielbiają mieć tę świadomość, że są najważniejsze w waszym życiu, że one są ważniejsze, uwaga, ważniejsze nawet od waszych chęci, od waszych przyzwyczajeń, od waszych sposobów spędzania wolnego czasu. I dlatego informuję po niektórych, którzy w przyszłości chcieliby użyć argumentu: no przecież powiedziałeś, żebym robił co chcę. Kochani, jeżeli was tego nie nauczyły wasze mamusie, to informuję was, to zdanie jest ostatnim ostrzeżeniem przed momentem, kiedy zostaniesz uznany za idiotę, kiedy właśnie tak zrobisz. Dlatego bądź na tyle mądry, abyś zrobił choć w tym momencie, kiedy słyszysz rób co chcesz, żebyś zrobił tak jak ona chce, bo to dla niej jest bardzo ważne.